Chociażby powstańcze, czemu smutna twoja twarz? Tu nie widzisz ojca, matki, wieno ciemny, gęsty las. Tu nie widzisz ojca. 24 września byliśmy na finałowej gali, finałowym konkursie, 29. przeglądzie piosenki Śląskie Śpiewanie. Jest to konkurs, który organizuje Zespół Pieśni i Tańca Śląsk i masa współorganizatorów oczywiście, ale jakby głównym logotypem tego konkursu właśnie jest logotyp Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Na początku były wstępne przesłuchania, czyli wysyłanie nagrań online, po czym zakwalifikowaliśmy się do właśnie finałowego konkursu. Pojechaliśmy do Koszęcina, wystąpiliśmy, obejrzeliśmy różne zespoły inne i udało nam się zdobyć wyróżnienie, które jest tak naprawdę równoznaczne z trzecią nagrodą, ponieważ miejsca, jakie były przyznawane w każdej kategorii, to była pierwsza główna nagroda, pierwsze wyróżnienie i drugie wyróżnienie. Nasz zespół otrzymał drugie wyróżnienie i jednodniowy pobyt w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk z warsztatami tanecznymi i z zwiedzaniem kompleksu pałacowego. Byliśmy bardzo dumni z siebie, że udało nam się zdobyć jakąś nagrodę, że jury nas zauważyło i doceniło, ponieważ jesteśmy zespołem z małej miejscowości. Takie zespoły ludowe, które już uważa się za zespoły na wysokim poziomie, które są amatorskim ruchem dorównującym do poziomu zespołu Śląsk, to są zespoły, które mają własne orkiestry, przynajmniej pięcioosobowe, z muzyką właśnie na żywo podczas występów, które na co dzień widać ewidentnie po ich występach, że mają zajęcia i z chóru, i z baletu, i są półprofesjonalnymi już zespołami. My jesteśmy grupą amatorską, która po prostu dwa razy w tygodniu spotyka się potańczyć, jeszcze dodatkowo czasami pośpiewać część zespołu. Nie mamy obowiązkowych zajęć ani z chóru, ani z baletu. A mimo to gdzieś udało nam się zaznaczyć swoją obecność na konkursie. Myślę, że to jest ważne, bo nasz zespół naprawdę pięknie się rozwija, istniejemy już 22 lata. Mamy taki piękny, dojrzały wiek i mam wrażenie, że wchodzimy w nowy etap tworzenia tego zespołu, gdzie właśnie coraz bardziej rozbudowujemy się w stronę bycia bardziej profesjonalnymi. Czyli co, może też orkiestra do tego? Obawiam się, że z orkiestrą mogą być problemy, ponieważ jesteśmy w małej miejscowości i taka bardzo dobra kapela wymaga bardzo dużo godzin prób, a wiadomo, no, każdy muzyk musi mieć z czego żyć, a niestety nasz budżet nie pozwala nam na kapelę. My na pewno odbijamy sobie to tym, że mamy bardzo piękne symfoniczne kompozycje, które tworzył dla nas w większości pan Przemysław Marcyniak, którego serdecznie pozdrawiamy. I te kompozycje naprawdę są równie bogate jak orkiestra na żywo. Aczkolwiek wiadomo, że przy ocenie jurorskiej jest taki punkt dodatkowy za to, że no ma się tą własną kapelę. Konkursy nie są naszym celem głównym w zespole, żebyśmy zdobywali nagrody i to nie jest najważniejsze dla nas. Ważne jest dla nas szerzenie tej kultury. Na pewno zostaliśmy docenieni za to, że jako jedyni mieliśmy program dolnośląski. Wszystkie zespoły, które prezentowały się, w większości miały programy z tych regionów śląskich, które są ogólnie znane i rozpoznawalne, zwłaszcza Śląsk Cieszyński, a my jako jedyni zaprezentowaliśmy coś, co było inne, niepowtarzalne i przyciągnęło uwagę. Czy z samej formy nagrody, czyli tych warsztatów, jesteście też zadowoleni? Najbardziej chyba z tej formy. Już nawet nie chodzi nam o żadne miejsce, które czy główne, czy pierwsze, czy drugie wyróżnienie. Na pewno dzieci bardzo szalały z radości, że mogą wrócić jeszcze na jeden dzień do Koszęcina, dlatego że my w zeszłym roku, w listopadzie, byliśmy w Koszęcinie na 5-dniowych warsztatach w ramach projektu z wizytą w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk, który był dofinansowany z Urzędu Miasta, z gminy Bielawa. I te 5-dniowe warsztaty były zastrzykiem niesamowitej wiedzy i też energii, którą przekazują tancerze zespołu. To, jak oni prezentują się na zajęciach, jak pokazują kroki, na pewno dało dużo jakby dla naszej młodzieży na przyszłość i na pewno poprawiła się jakość ich występów. I gdy się dowiedzieli, że jeszcze jeden raz mogą przyjechać do tego Koszęcina, chociażby na te 2 godziny zajęć tanecznych, dodatkowo jeszcze raz się spotkać z tymi pedagogami, to była dla nich ogromna radość. Kiedy jedziecie? 12 lutego. Mamy już umówiony termin. 12 lutego jedziemy do Koszęcina wytańczyć naszą nagrodę.